Dobra, panowie, krótko i na temat. Pierwszy sparing, tak jak wam mówiłem już na początku, że bardzo chciałem grać w większym wymiarze niż te połówki. Takie przysłowiowe, jak się gra często. Bo rzadko kto gra w meczu ligowym 45 minut, nie? Rzadko się gra. Wędkę się dostaje bardzo rzadko, dlatego z takiego punktu widzenia. Jeden sparing tylko taki zagramy tutaj po pół meczu. Presujemy dziesiątką, Szymek, pamiętaj. Druga dziesiątka jest drugą, szóstką w sytuacji, kiedy presujemy nawet trochę wyżej. Linia obrony w kompakcie. Redenowi trzeba trochę pomóc, panowie, dzisiaj. Po to jest obudowany doświadczeniem dookoła, żeby sobie tam poradził, tak? Wspierać go, na pewno sobie poradzi, jest silny, jest szybki. Nie widzę tu problemu. On też grał na wahadle, więc to praktycznie bardzo, bardzo podobna pozycja, tak? Można próbować. Panowie, bardzo poważnie podejść do tematu, bo tu się zaczyna, tu się kończy zabawa. Zobaczcie, rywalizacja się zwiększa, a jeszcze bardziej się zwiększy. Wydaje mi się, że ten okres teraz może decydować o niektórych przyszłości, bo też nie jest tak, że jak jesteśmy na pierwszym miejscu i że w miarę nam to nieźle hulało, że nie może być lepiej, nie? Także każdy ma ten czas na to, żeby się pokazać i zaczynamy od dnia dzisiejszego. Vamos! Jedziemy! Jazda! My z Kumą wszystkie pasary zwiedzimy. To dacie mi znać, gdzie jest najlepszy, ja wtedy pójdę sobie. Nie. No special price for you, my friend. No. No house sprzedajecie, tak? Te $35, które straciliśmy, już trzeba odrobić. $35 straciliście? No. Flippy, flapka. A Turek zobaczył i mówi, o, są moi. No, dawaj mi się. Zrobiłeś sobie tutaj? Przybliż. No jest blisko. No, panna, nie? Tu jest krzyż. Ile strzela szkody dzisiaj? 7. O, Hafi. Ty, czemu Hafi w innej klubie, w innym klubie teraz? Mają kolejną podróbę Salafa, ale... Ola Chłopacki! Ola Chłopacki! Ile strzelasz dzisiaj? 3. O, już mi się podoba, bo Czubi zawsze mówi 2. No widzisz? Hafi, you saw your brother? Zaraz będzie. Jest. Zobaczysz. You'll see. Jeżeli. Dawaj lipa, to co wczoraj. Okej, na każdy dzień coś nowego jedno. Goły macie kowanego? Aza. Spokojnie, nie? Jeżeli czujemy problem, w pauzach troszkę dłużej, nie? Po piłkę się nie spieszymy. Jak przegramy połówkę? Z okrągłymi. Albo bez. Adaś, siadaj. Za ciepło, nie? Adaś, w razie czego to tutaj miejsce będzie dla ciebie przygotowane. Masz kilometrów dzisiaj. Co? 12. Punkt. Prawda, Adasio? Jesteś rozgrzany? Okej. Jeszcze dwóch GPS-ów nie mam. Reden jest. Turek jest. Kura jest, Szyman jest, Turski jest. No. Ile strzelasz, Szyman? Oni bez uderzeń są, mamy szansę. Zobaczymy, co mecz pokaże. Tak mówisz. Nie, no nie będę tutaj, wiesz, nie można się... No bo ty na skrzydełku grasz, nie? Na dyszce dzisiaj. Na dyszce? No to Adams gdzie gra? Adams też na drugiej dyszce. Świeci słoneczko, jest fajnie, a tamci się spóźniają. Tak, taki mentor południowy. Wszystko na spokojnie. Południe, wiesz, na wszystko jest czas, słoneczko. No, to na pewno. Teraz jest po raz jesty akurat. No tak, tak. No. My będziemy grać, nie? I tyle, nie? Dobra, trzeba się skupić. Zdrowe. Zobaczymy, jak to na początku. Tak, no będziemy wiedzieć. Znaczy prasować to jest jedno, ale wiesz, że to jest... To też, no. Słuchawo jest. Tam jest. Jest, tak jest. Ale ja mam jednego stopu. Zawsze to... Nasza orka gra. Ale...
Ale dzisiaj jest lepsza kapela, czy jutro będzie lepsza? Czemu cały Młęci uciekł tam? Zaraz przyjdą. Po kiełbaskę poszli. Najlepsza gięta podobno. W Turcji. Musicie oddać. Stol, trzol. Masz goju zedrzeć gardło. Masz zedrzeć gardło. Nie rozumiem. Zedrzeć gardło masz. Od dopingu. Argardino! Argardino! Idziemy, panowie. Janusz gol! Idziemy. Dobra, okej. Wyżej, Ola. Dawaj, dawaj teraz. Brawo, Skórka, brawo. Jazda, dawaj. Tak. Brawo. Adaś jest? Jasio. Tak jest, brawo. 2-2 tam jest. Adaś jest, Jasio. Dawaj, biegamy. Biegamy. Jestem, chodź! Brawo, Lipas! Kupi, chodź! Nie, Daj! Mery! Lecę! Jasiu, chodź! Brawo! Dawaj! Brawo! Wykończenie nie moje. Marcin, ja za dobre. Bo w sieci. Lobo pokoju. Marcel Szymański. Na długi słupek. Ale jestem analityk. Brawo, Peder! Albo na długi. I co? Adaszko. Brawo! Jej! Nie pomogło. Parę groźnych strzałów z naszej strony z dystansu, później stracona bramka po jednej sytuacji przeciwnika. Po jednym błędzie. No i strzelamy bramkę na 1-1 do przerwy, więc myślę, że nieźle to wygląda. Mamy przewagę i drugą połowę może się zakończyć naszym sukcesem. Byś poszedł na eksperta, nie? Za kilka lat. Już się nadał. Zobaczymy, co los, co życie przyniesie. Z Karolem na dwójce byś komentował. Czubi, jako duet będziemy komentować mecze? Z konia spadłeś. Karol ma do mnie pretensje, nie wiem o co. Za żadnego meczu mnie wolno. Przegrał FIFA ze mną wczoraj, stary, i jest nie wierzę w to. Gojo taki ryż. Ej, obraził się o to, że przegrał FIFA ze mną. Nie wierzę. No. Szczerze? Przegrałeś z nim FIFA? Ja bym grał odwrócony i patrzył się w ścianę, nie w telewizor, ten wygrał. Nie, prawda jest taka, że Czubi strzelił bramkę, ja miałem poprawić, no i brakło, nie? Brakło mi strzałów, nie? Zawału miałem strzałów. Ale wiesz co się wciska, żeby strzelić? Dałem karnego dodatkowo. Stary, 3 strzały i za mało, nie? Ja, żeby strzelić bramkę, potrzebuję przynajmniej 5. Ale wiesz jaki guzik przycisnąć, to jest coś. No, coś tam wiem. Brak, właśnie gdybym dobry guzik przycisnął, to by była bramka, nie? X, B, Y, A, S, ale zabrakło mu tego piątego. Masz tam wodę? Tu. Okej? Okay. Panowie, dłużej jeszcze, Paweł. Dłużej, jak masz szansę, pauza, budujemy, gramy spokojnie. Okej, jest, panowie. To jest ciekawy przypadek teraz, zwróć uwagę. Zaczęli na trójkę, potem na czwórkę, potem na piątkę. A wiesz kto recytuje? Ich dwóch środkowych pomocników, którzy rotują. Jest czasami jest to jeden na bok do środka i to jest... I teraz jak presję przygotować? Nie zrobimy zmiany, gramy w 10. Kierowniku, panie Pawle. Zapiskuj te bojku, biegimy szkolany. Nie, nabiję, biegimy.
Graj, bo dużo. Staniu, dawaj! Brawo, Szymek, idź szeroko! Jeden! Lej! Jest kurka! Dlatego, bo musi grać po żeby on grał czymś, żeby on musi się nauczył tego, żeby się grać cały mecz. Jakie to są góry? Apple? I limonaje. Oni naprawdę niżej grają. No depka kot. To ci od razu mówię. Jak będzie strzał, to depka kot. Ole depkis. Depa ty kocie. Dobry wynik, co? A czy wynik może nie wiem, bo cieszy. Mogę? Gra dobra. Ale powikaliście tutaj. Wyciągnąłeś, co? Wyczekałeś. Wyczekałem się, no. Ja. Na wejście do morza? Babka! 15 wzięliśmy. Co tam gdzie? No, jedna wyszła, nie? Spoko. Miało być więcej z tego, co mówiłeś, ale... No nie no, bardzo dobre podejście właśnie, wiesz. No tak, no wiesz, żeby nie... Pokora, dokładnie. Spokojnie. O to chodzi. Wiesz, tak. I wpada. Jak się czujesz po powrocie? Dobrze. Ile, 100 lat minęło, czy dłużej? Nie no, 10 miesięcy dokładnie. Ale nie no, fajnie jest wrócić, fajnie jest zagrać w końcu. Także, no ja jestem zadowolony, co ja mogę powiedzieć, no ja jestem dumny z tego, że mi się udało wrócić tutaj. Dużo cię to kosztowało, co? No dużo pracy, wysiłku, ale jest warto. Dobra, bierzcie moją meczukę, już nie wracam. Happy na waleta idziesz? Nie, mam lajka. Jak jest Kobi? O teraz, bo podnieść się do wody. Kurwa, znaczy. O teraz. Ale od razu. Sorry, przepraszam. Śmiechy. Dobra, to można wychodzić. Nie, dawaj, jeszcze stoimy. Jak ja się zrobię? 60 minut. Jeszcze 2 minuty. To jest morsowanie czy nie? Ja morsowałem rok temu na obozie, teraz też widzisz. Ale pytanie, czy to jest w ogóle morsowanie? Morsowanie jest takie... Jak tak zawieje, to w wodzie jest cieplej niż na zewnątrz. Szczerze, no to jest taka jak u nas teraz wakacje. Morsowanie dzień drugi. Już wczoraj morsowanie było pierwszy dzień, dzisiaj jest drugi. Woda minus 10 stopni. Nie oszukasz ani mnie, ani ludzi. A, szkoda. Galik powiedział, że tu jest cieplej niż w Bałtyku w lipcu. No tak. Nie, no szczerze przyjemnie jest to. Przyjemna jest, przyjemna woda. Naprawdę, dobra woda jest. Nie jest zimna. Najważniejsze, że ma dużo soli w sobie. I to jest właśnie dobre. Dla zmęczonych nóg. A nie wyjdzie. Chodź tu. A! Dał radę. Inteligentniej do tego podszedłeś jednak. Nikogo to raczej nie dziwi. Od biegania i od myślenia. Ale jesteś poszkodowany trochę, bo wczoraj puściliśmy, że trener się zachwycał butami Adamsa, a przecież ty masz takie same. A. I wszyscy myślą, że Adams jest dzisiaj taki prawilny. Dzisiaj też się zachwycał, nie? Tylko was nie było, wiesz? A. Na filmiku poszło, nie? A teraz będzie trzeba pokazać, że masz takie same.